Nigrosowałki w 14. kolejce ligowych rozgrywek pokonały na swoim boisku Siarkę Tarnobrzeg 2-0. Spotkanie oba zespoły rozpoczęły bardzo nerwowo, ale w krótkim czasie biało-niebiescy zdominowali rywala, wyraźnie zaznaczając swoją przewagę. W trzeciej minucie strzał na bramkę oddał Marcin Tarnowski. Przy odrobinie szczęścia piłkę wyłapał Artur Melon. A to już 26. minuta. Mocne dośrodkowanie Adriana Karankiewicza. Piłka odbiła się od Bartłomieja Makowskiego i prosto spod nóg obrońcy Siarki wpadła do bramki. 11 minut później kolejna akcja biało-niebieskich. Uderzenie lewą nogą Karola Drągowskiego z rzutu wolnego i bramkarz gości pozostał bez szans. Wigry podwyższyły wynik na 2-0. Druga połowa nie zmieniła obrazu gry. Wigry wciąż dominowały na boisku, próbując podwyższyć wynik takimi akcjami jak ta. Mimo że od 67. minuty Siarka grała w dziesiątkę po czerwonej kartce, którą ujrzał Jakub Wróbel, wynik nie uległ zmianie. Kolejny mecz ligowy biało-niebiescy rozegrają w niedzielę 3 listopada w Siedlcach z tamtejszą Pogonią.